Długo oczekiwana umowa podpisana. Ponad 17 km wodociągów i 7 km kanalizacji powstanie w Tłuszczu do końca 2013 roku. Tak duża inwestycja bez zewnętrznego wsparcia nie byłaby możliwa. Jej ogólna wartość to 33 miliony złotych, z czego prawie 20 milionów stanowi dofinansowanie unijne. Projekt zakłada wybudowanie wodociągów na osiedlach Długa, Bolesława IV i Borki oraz wykonanie kanalizacji na osiedlu Słoneczna. Zmodernizowana zostanie również oczyszczalnia ścieków. Jest kontynuacja władzy, co też cieszy. Poprzedni burmistrz bardzo zabiegał, żeby ten projekt był zrealizowany. Obecnie burmistrz Bednarczyk podpisał umowę. Projekt miał jakieś swoje przeciwności, były jakieś problemy. Podpisanie przeciągało się dosyć długo. Nie było też jakąś winą urzędników czy ich opieszałości, tylko bardziej niestety ciągle procesu implementacji środków europejskich. Ta umowa, która dzisiaj została podpisana, powinna doprowadzić do tego, że w ciągu zapewne półtora roku mieszkańcy Borek będą już mogli korzystać z wodociągu. Oczekiwania do tego projektu, co do tych projektów z tego obszaru są bardzo duże. Przypomnę, konkurencja o pieniądze w projekcie czwartym dotyczącym właśnie eksploatacji wodno-ściekowej była olbrzymia. Bardzo cieszy, że wnioski gmin z terenu powiatu wołomińskiego są tak wysoko oceniane. Tym bardziej, że mamy do czynienia w tym miejscu z pewnego rodzaju sztafetą samorządową, ponieważ poprzednie władze gminy, poprzedniej kadencji złożyły wniosek o dofinansowanie, przygotowały projekt, a obecne będą go realizować. Jestem niezmiernie zadowolony z tego faktu, iż nasi następcy Tłuszczu kontynuują dzieło przez nas zapoczątkowane. Rolą samorządu jest budować, nie tylko budować fizycznie drogi, mosty, wodociągi, ale też budować pozytywny przekaz, budować pozytywne relacje z mieszkańcami. Realizacja tego projektu pozwoli nam, mieszkańcom gminy Tłuszcz, poczuć się bardziej cywilizowanymi do chwili obecnej. Niewielka część naszej gminy ma wodociąg, a jeszcze mniejsza ma dostęp do sieci kanalizacyjnej. No, cieszę się bardzo jako radny, że na osiedlu Borki nareszcie powstanie wodociąg. Z powodu tego, że to jest niezbędne. Ja bardzo gratuluję, serdecznie gratuluję miastu, miastu i gminie. Oczywiście panu burmistrzowi, radzie, a z tym tym ludziom, którzy przygotowali projekt, no bo on jest wysoko oceniony i dzięki temu udało mu się, mimo tych różnych perturbacji, znaleźć na liście do dofinansowania. W tym miejscu chciałbym też podziękować poprzedniej władzy samorządowej, panu burmistrzowi, radzie miejskiej za to, że przygotowali ten projekt. Moim zadaniem było jedynie ten proces poodwoławczy doprowadzić do tego, ażebyśmy podpisali tą umowę. To, co życzę, żeby ten projekt był sprawnie zrealizowany i rozliczony. To jest bardzo ważne. Panie burmistrzu, jeden z klasyków powiedział, że prawdziwego beneficjenta poznaje się nie po tym, jak zaczyna, tylko po tym, jak kończy. Więc chciałbym, żeby to się dobrze skończyło w tym również dobrym rozliczeniu tego projektu, czego Wam naprawdę z serca życzę.